Małopolski Instytut Kultury oraz Radio Z Gold znów witają na wakacyjnym szlaku. Tym razem wybierzemy się na Sądecczyznę. Szlak frontu wschodniego I wojny światowej zaprowadzi nas na unikatowe w skali świata nekropolie oraz przypomni o wielkich i przełomowych bitwach pod Gorlicami i Limanową. Naszym przewodnikiem jest magister Kamil Ruszała. Rzeczywiście bitwa pod Gorlicami była niesamowitym sukcesem państw centralnych na froncie wschodnim I wojny światowej. Armia rosyjska praktycznie zupełnie została wyparta z Galicji Zachodniej. No, dzięki temu społeczeństwo mogło poczuć niesamowitą ulgę w porównaniu z wcześniejszą okupacją rosyjską. No rzeczywiście w historiografii zdecydowanie bitwa pod Gorlicami, operacja Tarnów w Gorlice została zapomniana. No, może to być spowodowane kilkoma czynnikami. No, z jednej strony dlatego, iż Austria przegrała, czy też państwa centralne zupełnie przegrały I wojnę światową. Także no, tak naprawdę nie było tutaj jakby możliwości większego kultywowania pamięci już w okresie międzywojennym, czy chociażby później o bitwie pod Gorlicami, no, która stanowiła rzeczywiście niesamowity sukces militarny. Druga wojna światowa, wydarzenia z lat 39-45, no, zdecydowanie przyćmiły I wojnę światową. No i tak naprawdę no, to spowodowało, że pamięć o wszelakich bitwach, czy to bitwie pod Gorlicami, wcześniej operacji Łapanowsko-Limanowskiej, bitwie pod Łowczówkiem, zdecydowanie zostały zapomniane. Stąd też inicjatywy podejmowane, jak chociażby szlak frontu wschodniego I wojny światowej, szczególnie teraz na kanwie stulecia, wcześniej wybuchu, teraz przebiegu I wojny światowej w Małopolsce, czy też generalnie na froncie wschodnim, no są idealną możliwością do przypomnienia właśnie o tych krwawych walkach, które miały miejsce w Małopolsce. Bo skoro jesteśmy przy Limanowej, to tam warto wspomnieć o udziale Węgrów w tej właśnie bitwie. Tak, oczywiście. No, bez wątpienia podczas operacji Łapanowsko-Limanowskiej no, rzesza oddziałów węgierskich brała także udział w tej kampanii wojskowej. Stąd też właśnie no, sama Limanowa jest niesamowitym symbolem pamięci właśnie dla Węgrów, którzy teraz chociażby przyjeżdżają, czy to do Limanowej, odwiedzając wzgórze Jabłoniec, gdzie znajduje się monumentalny cmentarz z I wojny światowej, zaprojektowany przez Gustawa Ludwiga. Tam zresztą pierwotnie został pochowany Otmar Mur. Obecnie został on w okresie międzywojennym ekshumowany, spoczywa on na Węgrzech. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że chociażby ta pamięć, nazwa Limanowa przeszła do historii bez cienia wątpliwości. Chociażby w Budapeszcie, w 14 bodajże dzielnicy w Budapeszcie mamy do czynienia ze skwerem, czy też właśnie z placem imieniem bohaterów spod Limanowej. Skoro przy tych pomnikach i tych śladach takich, które można zobaczyć, tych wydarzeń z tamtych lat jesteśmy, no to warto gdzieś tam planując swoje może wakacyjne wojaże zajrzeć no, na te cmentarze, które pozostały teraz pieczołowicie odrestaurowywane. Zdecydowanie, bez wątpienia cmentarze z I wojny światowej w Galicji Zachodniej, te założone między Krakowem a, umówmy się, no, Jasłem, Pilznem, stanowią kompleks niesamowitego założenia 400 cmentarzy z I wojny światowej, które tak naprawdę w skali europejskiej jest niemałym fenomenem. Kiedy porównamy inne tereny, na których powstawały cmentarze podczas I wojny światowej, czy to na froncie zachodnim, czy to na froncie włoskim, na froncie południowym, czy też dalej w Galicji, mam na myśli Galicję środkową, czy też Galicję wschodnią, no to rzeczywiście te znajdujące się obecnie w Małopolsce, częściowo także na Podkarpaciu, stanowią niemały fenomen. No jest to na pewno zasługą architektów, wybitnych architektów zatrudnionych podczas I wojny światowej przez Ministerstwo Wojny do Wydziału Grobów Wojennych w Krakowie, która to instytucja odpowiadała za tworzenie tych cmentarzy. Co Państwa skłoniło do tego, żeby tutaj przyjechać i zobaczyć ten akurat cmentarz? Prawdę mówiąc, podróżujemy dzisiaj, odwiedzając kilka podobnych tego typu miejsc związanych z wydarzeniami, które miały miejsce no, dokładnie 100 lat temu. Jednym z nich właśnie jest chyba bodajże najpiękniejszy cmentarz z okresu I wojny światowej, który upamiętnia bitwę, która tutaj się odbyła 2 maja 1915 roku. Rzeczywiście ten kompleks 400 cmentarzy wojennych jest czymś unikatowym w skali europejskiej. No i dają tą szansę, że można, będąc na tych cmentarzach, poczuć to, co się działo podczas I wojny światowej i to, że
No właśnie, czy bitwa pod Gorlicami, czy operacja pod Limanową, to były naprawdę duże wydarzenia wojenne, o których warto wiedzieć. Tak, oczywiście. Zwraca uwagę no, przede wszystkim ilość tych cmentarzy. Daje nam to do zrozumienia, że Galicja stanowiła niemałe cmentarzysko podczas I wojny światowej. I co jest jeszcze bardzo istotne, zwraca nam uwagę niesamowita idea humanitaryzmu, która panowała podczas I wojny światowej. Niezależnie, czy dana osoba należała do armii państw centralnych, czy też państw przeciwnych, w tym wypadku Rosji, każdy żołnierz, poległy żołnierz poległ ze swoją ojczyznę i każdy zasługuje na jednakowe traktowanie po śmierci, ponieważ każdy wobec śmierci jest równy. I to jest piękna idea humanitaryzmu, która przechodzi, też przejawia się przez cmentarze z I wojny światowej.